uważam, że na gruncie filozofii należałoby zwrócić jednak uwagę na kilku poprzedzających wystąpienia niczego filozofów. Pierwszy to będzie kartezjusz moim zdaniem, ponieważ w kartezjanizmie pojawia się myślenie jako fenomen całkowicie autonomiczny. Tak? Kartezjusz uczy nas, że to świadomość jest dysponentem pojęć, nawet pojęcia Boga. Czy nawet świadomość ustawia pojęcie Boga, nawet świadomość może zachwiać potęgą Boga. No, w filozofii na chwilę u Kartezjusza Bóg staje się kłamcą. Prawda? Oczywiście potem on wraca w późniejszych medytacjach już do tego tradycyjnego pojęcia Boga, ale na chwilę, na chwileczkę coś się zmieniło w zachodnioeuropejskiej filozofii. Ta chwila wystarczyła, żeby filozofia się całkowicie zmieniła. Dlatego właśnie Cogito symbolizuje nowożytną filozofię jako projekt indywidualny, jako projekt prywatny, a nie jako projekt wspólnotowy i religijny. Kolejnym ważnym filozofem jest Kant, który, co prawda Kant nie twierdzi, że możemy udowodnić, że Boga nie ma, bo właściwie nie możemy udowodnić ani, że jest, ani, że nie ma. Po prostu pytania o istotę, naturę istnienia Boga na gruncie rozumu teoretycznego są nierozstrzygalne. W obrębie czystego rozumu nie możemy tego rozstrzygnąć. O treściach metafizycznych w taki sposób wiarygodny mówi raczej rozum praktyczny. To są postulaty praktycznego rozumu. I wydaje mi się, że istota wystąpienia kantowskiego polega na tym, że on chciał w jakimś sensie pogodzić rozum i wiarę, pogodzić nowoczesność i tradycję, pogodzić moralność i wiedzę. Ale pomimo swojego pragnienia nie tylko nie usunął tych sprzeczności, ale nawet je pogłębił, nawet nie można powiedzieć bardziej wyartykułował. No i oczywiście Fryderyk Nietzsche mówi, że Boga nie ma, że umarł, że po prostu ludzie go zabili. Tak? To znaczy, oznacza to u niego tyle, że przestali w niego wierzyć. I faktycznie na gruncie współczesnej nauki rzeczywiście nie potrzebujemy mówić przyjmować istnienia Boga, żeby mówić o procesach naukowych, prawach fizycznych. Nie musimy tego robić. Nie potrzebny nam jest do tego w ogóle Bóg. Prawda? Oczywiście w miejsce Boga coś się pojawia u niczego. To jest przede wszystkim koncepcja na człowieka, ale także, przypominam, koncepcja życia. Koncepcja życia, taka można powiedzieć koncepcja twórczej pasji, eksperymentu, jakiejś takiej genialności, twórczej pasji. Życie nie potrzebuje po prostu żadnego usprawiedliwienia ani żadnego zbawienia, żeby żyć. Można sobie po prostu żyć i twórczo działać i nie potrzebujemy do tego żadnej koncepcji Boga. Czyli innymi słowy, nietzscheanizm to jest uderzający ateizm. To jest otwarte powiedzenie, że Boga nie ma. Heidegger, wydaje mi się też dosyć ciekawa koncepcja w kontekście śmierci Boga. Mianowicie Heidegger otwiera się co prawda na tajemnicę, na jakąś źródłowość, bycie to się nazywa u niego, tak? Ale w gruncie rzeczy Bóg staje się u niego coraz bardziej niewidoczną plamką. W sensie pozytywnym my nie potrafimy o Bogu nic powiedzieć, nic konkretnego. Mówi się, że filozofia Heideggera to jest otwarcie na Boga, to jest czekanie na Boga, to jest wskazywanie na Boga, to jest naprowadzanie na Boga, nie wiem, przywoływanie Go, przyzywanie, ale w gruncie rzeczy brak nam jakiejkolwiek pozytywnej treści u Heideggera. No, na przykład cytat, bycie pozostaje tajemniczą, prostą bliskością pozbawioną natręctwa rządów. I ostatni filozof, określiłam go jako bombę metafizyczną, to jest Derrida. Dla Derridy nie ma różnicy świat a znak. Znak jest arbitralny, nie ma związku z rzeczywistością. Nie dotkniemy świata poprzez znak. Świat to jest po prostu gra znaków. Humanistyka to gra. A jeśli gra zastyga, jeśli dyskurs zastyga, to rodzi się przemoc. Tak jak właśnie w dyskursie religijnym. Dekonstrukcja pokazuje, że nie ma jednej prawdziwej interpretacji. Prawda zamienia się zatem w retorykę, w argumentację, w siłę perswazji. To, co nam zostaje w kulturze, to jest rekonstrukcja, konstrukcja. Są właśnie takie dyskursy, można powiedzieć, gry językowe, moglibyśmy powiedzieć. Tak, interpretacja, reinterpretacja. Ja się mogę włączyć w jakąś interpretację, mogę coś skrytykować, mogę coś dodać. To jest cała moja tożsamość jako intelektualisty. Tak? Ja niczego nie odkrywam, ja niczego nie ma znaczonego. O, znaczone to metafizyka, tego nie ma. Da? Tego już nie ma. Można by powiedzieć, że istnieje tylko literatura. To się właśnie zaczęło od niczego.
Tak? Istnieje tylko intelektualne uwodzenie, kto lepiej kogo uwiedzie filozoficznym dyskursem, ale to nie jest żadna prawda. Można powiedzieć, że jak się wyciśnie Derridę tak jak cytrynę, to można powiedzieć, że wszystko się skończyło w metafizyce. Tak? Wydawało się, że kultura jest nieskończona, że można nieskończenie ją badać, no okazało się, że kultura jest skończona. Ja jak czytam Derridę, to nie znajduję żadnego lepszego określenia, to nie jest określenie akademickie, ale nie zostało człowiekowi naprawdę nic oprócz babrania się w kulturze. Jest takie babranie się w kulturze, międlenie tego na wszystką stronę, z tego nic nie wynika właściwie, oprócz takiego może no, zadowolenia, pewne pojęcia wyróżniamy, pewne pojęcia są ważne, ja mogę się w tym odnaleźć, mogę coś powiedzieć, mogę uwierzytelnić siebie w tym dyskursie jak najbardziej, ale z tego, można powiedzieć, metafizycznie nic nie wynika.